I wszystkim dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie meczów weekendowych. Jeśli chodzi o Bundesligę, najbardziej nas będzie interesować oczywiście Bayern Monachium, a także Borussia Dortmund kontra Hertha Berlin. Zaskakujące spotkania i no, fatalne, można powiedzieć, noty, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego i o cały Bayern Monachium. Tak słabych not praktycznie Robert Lewandowski nie miał od początku sezonu. tak? No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat meczu Bayern Monachium kontra Werder Brema. Fatalny tak naprawdę mecz, jeśli chodzi o Bayern Monachium. E, tak, wiem, że to słowo fatalne, to od razu po prostu ludzie ko kojarzą z kucharskim, taki tutaj, z odpowiedzią faktycznie e, Szygnie Kucharskiego, tak, dobrze mówię? E, kucharczyka, tak, odpowiedzią faktycznie do jednego z dziennikarzy na konferencji e, prasowej. No, no, natomiast Natomiast rzeczywiście Bayern Monachium bardzo kiepsko prezentował się w tym meczu z Werderem Bremą, no i o mało co, praktycznie Werder Brema by nie zwyciężył tego spotkania. Ostatecznie to zakończyło się remisem Kingsley Coman, zdobył tutaj bramkę w 62 minucie i Egerstein w 45 minucie dla Werderu Brema. Bayern Monachium kontuzji, mnóstwo praktycznie jeśli chodzi o zawodników, natomiast kiepsko wyglądali tutaj zawodnicy i Robert Lewandowski, który przecież miał nieudane mecze w reprezentacji polskiej, wrócił z kadry i też piłka że Bayernu Monachium, którzy w dużym stopniu tworzą kadrę Niemiec, przyjechali praktycznie na ten mecz Bayernu. No i naprawdę tutaj kiepska forma, kiepska dyspozycja. Bo na pewno Werder Brema nie był aż tak mocną drużyną, żeby Bayer Monachium musiał się z nimi męczyć. Natomiast rzeczywiście tutaj Bayer Monachium przegrał, tak? To spod, znaczy przegrał, zremisował, ale na dobrą sprawę przegrał, tak? No bo był to przeciwnik na wyciągnięcie praktycznie ręki, gdzie Bayern Monachium mógł zwyciężyć. No i tak to się zakończyło, tak? Ale mogliśmy zobaczyć ten spotkanie praktycznie od pierwszej minuty muzjale, a więc tego młodego, utalentowanego piłkarza. Troszeczkę po prostu jeszcze nieporadne ma te ruchy na boisku, taki się chodzi o poruszenie się. Wiadomo, że jest to wielki potencjał, wielki talent, tak? Natomiast no, nie zabłysnął praktycznie w tym spotkaniu. On wcześniej dobrze się prezentował w takich spotkaniach, gdzie Bayern Monachium wysoko zwyciężał wtedy bramki też pakował. Natomiast akurat w tym spotkaniu to zupełnie inaczej wyglądało. Robert Lewandowski był bliski tego, żeby zdobyć gola. Widać było też, że był sfrustrowany. Były takie sytuacje pewnie z dwie albo trzy bardzo mocne stykowe, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, gdzie wydawało się, że może być kontuzja na szczęście to się nie zakończyło praktycznie kontuzją no i przechodzimy do drugiego spotkania to jest Hertha Berlin kontra Borussia Dortmund a tu jeszcze wspomnę tak, jeśli chodzi o Bayern Monachium, no to bardzo krytyczne tak oceny, jeśli chodzi o całą drużynę Bayernu Monachium e, i też po prostu jeśli chodzi o piłkarzy Robert Lewandowski tak powiedział, no słabe faktycznie oceny tej według nie, me, mediów niemieckich więc tak to właśnie wyglądało, następnie mamy Borussia Dortmund, to jest spotkanie z Hertą Berlin nas tu interesuje, tak to spotkanie bo przecież pisze gra w Borusii i Krzysztof Piątek w Fercie Berlin, ale Piątek nie wpisał się na listę strzelców. Matius Kuna w 33 minucie, a także w 79 minucie z tutaj karnego zdobył właśnie gola. Natomiast Borussia Dortmund pewnie praktycznie zwyciężyła. Pewnie zwyciężyła, aczkolwiek zobaczcie sobie, że po prostu Borussia Dortmund wszystkie te bramki dopiero zdobyła w drugiej połowie. Także no tutaj Borussia można powiedzieć, no nieciekawa tak naprawdę sytuacja, bo Borussia dopiero budziła się pewnie po jakiejś reprymendzie w szatni, tak, trenera. No i Haaland zdobył praktycznie nie ale jak tu się mówi cztery gole, to nie wiem jak się mówi po prostu, nie hat tylko no w każdym razie 47, 49, 62, 79 minuta, absolutny po prostu popis, jeśli chodzi o tego zawodnego te, zawodnika, tego piłkarza i potem mamy Guareiro w 70 minucie, natomiast da Herty po prostu dwa gole. No po pierwszej połowie muszę powiedzieć, że zapowiadało się na sensację po prostu, bo Her ta Berlin prowadziła wydawało się, że po prostu tutaj nawet może być zwycięstwo tej herty Berlin, chociaż no wiadomo było, że Borussia pokona, tak, ale no Borussia ma takie spadki, tak, idzie do góry i spadki, aczkolwiek na pewno Bayern Monachium bardziej gra, w, tak, ma tutaj wyrównane praktycznie mecze, oczywiście ten remis z Wernerem Breman to nie była jakaś duża wpadka, po prostu, no cała drużyna kiepsko się prezentowała, no i teraz zobaczmy sobie tutaj, tak, jeśli chodzi o zestawienie jeszcze zawodników, nie, po prostu w tym meczu, meczu, tak, mamy Luke Bako, Krzysztof Piątek. No i Krzysztof Piątek no nie dał rady, po prostu, jeśli chodzi o to spotkanie, nie dał po prostu tutaj rady. Słabe noty Krzysztofa Piątka nie było go. Tak, widzimy tutaj, Krzysztof Piątek wkrótce pożegna się z hertą Berlin tak dalej. No są domysły, tak, dotyczące tego, czy piątek odejdzie po prostu z herty Berlin. Mówi się o tym, że mógłby wrócić do Włoch, tak, na przykład do Fiorentina, bo jakieś innej drużyny we Włoszech. No, ja powiem w ten sposób, poczekajmy, tak, no, też Herta Berlin wyłożył za niego duże pieniądze. Żeby inny klub pozyskał piątka, to też musi mieć statystyki, musi mieć gole, tak? Jeżeli tych statystyk nie będzie, to będzie to po prostu kiepsko wyglądało. Natomiast pamiętajmy o tym, że na przykład Bayern Monachium, tutaj jest remis, ale zaraz po prostu jest mecz w ramach Ligi Mistrzów. Też zapraszam was do tego filmiku, który będę robił na moim kanale, gdzie będę omawiał, komentował, robił analizę na temat właśnie tych meczów, jak te mecze mogą się zakończyć, bo przed Bayernem Monachium duże wyzwania, a więc mecz po prostu w ramach Ligi Mistrzów i tutaj Kluczowe po prostu spotkania, tak. Natomiast, no. Ja nie wiem, z czego to wynikało. Naprawdę, Bayer Monachium kiepsko się prezentowało. Jeszcze te kontuzje, takimi, który jest na ławce, faktycznie e, pauzuje e, e, wystawienie, faktycznie tych zawodników, którzy grali w tej reprezentacji Niemiec. Przecież dostali 6 aż do zera z Hiszpanią. To na pewno też nie wpłynęło dobrze na morale. No ale Werder Brema naprawdę się dobrze tutaj prezentował. E, natomiast, no nie, nie, nie powiem w ten sposób, że Werder Brema po prostu był lepszą drużyną, tylko Bayer Monachium był zdecydowanie słabszy w tym, w tym spotkaniu. Także tak wygląda. No to, to spotkanie, te dwa mecze. Polacy no, akurat nie błysnęli, jeśli chodzi o te rankingi, noty w mediach niemieckich, zatem praktycznie weekend widać, bo dużą frustrację, jeśli chodzi właśnie o Roberta Lewandowskiego. No Krzysztof Piątek też nie wpisał się na listę strzelców, ale no chyba nikt tego nie oczekiwał w takim spotkaniu jak Borussia Dortmund. Tutaj obrońcy spokojnie, praktycznie odcinali od gry Piątka, tak? Nie miał tej szansy nawet po prostu na to, żeby, żeby po prostu oddać szczęły na bramkę. Oczywiście starał się, ale to było zdecydowanie za mało to było zdecydowanie za mało, praktycznie jeśli chodzi o, o, o Hertha Berlin. Tak? No i widzimy tutaj, że nie było po prostu podczas tego meczu, podczas tego spotkania, nie było praktycznie w, podczas tego spotkania Krzysztofa Piątka widocznego tak w, w tym meczu. No bo tutaj na listę szefów wpisał się Matias Kuna. No ja muszę powiedzieć, że wszyscy czeka, czekamy praktycznie na przebudzenie piątka, kiedy zacznie zdobywać gole, strzelać po prostu bramki dla Herty Berlin. Czy to w ogóle nastąpi, tak? No to jest też podstawowe pytanie. No ale zwłaszcza sobie, Edling, Haaland, tak dalej udowadnia, świetny bilans bramkowy, spłaca się ten transfer, jeśli chodzi o do i Dortmund, także no to na pewno po prostu dobrze wygląda, tak, jeśli chodzi o tego zawodnika i i Dortmund. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki Asłanie. Ja jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie tych spotkań. No bo muszę powiedzieć, że tak fatalnych, tak niskich praktycznie ocen dla Bayernu Monachium, poszczególnych piłkarzy, w tym także dla Roberta Lewandowskiego, już dawno nie widziałem. Na no tak, to się praktycznie wszystko zakończyło. To wszystko dzisiaj, trzymajcie się, cześć.